Hej, hej, moi kochani. Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście znowu Opera, a przed wami Chaos Bane Warhammer, czyli gra a la Diablo. Okej, umówmy się, nie unikniemy takiego określenia. A la Diablo, czyli Looter Action RPG. Mam nadzieję, że cudowna gra, mam nadzieję, że wspaniała gra osadzona w mrocznym, ciemnym, ciężkim klimacie. I zobaczymy, czy rzeczywiście tak też jest. Zatem wkroczmy do tego mrocznego świata. W tym momencie dostępna jest wersja beta dla wszystkich tych, którzy grę zakupią. Dum. Okej, okay, wybierzmy swoją postać. Imperialny wojownik, no, w zasadzie żołnierz. Konrad Wolen. Okej. Wysoki elf mag. Slayer. Krasnoludzki, przypomina mi Tordreka. To był Tordrek? Tordek albo Tordrek i Felix. Jeżeli kojarzycie świat Warhammera, na pewno kojarzycie te książki, w których no, jest totalny, masakryczne poczucie humoru, którego ja po prostu uwielbiam. Uwielbiam. I elficki scout. Dobra, bierzemy elfickiego skauta. Nie ma przeproś, żebym ja nie grał Łotrem. Come on. Create. This content is currently locked. Shit! How? Okej, zakładam, że nie do wszystkiego mam dostęp. Czy domaga mam dostęp? Okej, domaga mam dostęp. Dobra. To skoro domaga mam dostęp, to zagramy sobie może magiem? Czemużby nie? Change hero? No. Dlaczego Łotr nie jest dla mnie dostępny? Options. Zobaczmy sobie w ogóle graficzne opcje i jak to będzie działać. Head size. Map density. Damage. Font 1. Font. Aha, okej, okay, dobra. Game options. Dobra, na razie nie możemy zobaczyć jakby graficznych opcji. Zakładam, że to normalne. Poziom trudności chyba też nie zmienimy. Change difficulty. I już wiemy, że są poziomy trudności jak Diablo. Dobra, zacznijmy na normalnym i zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Find game? Nie, nie, nie. Nie, nie. Ja bym chciał sam sobie zagrać. You were born to a life of great power and privilege, destined one day to take your place among the archmages at the Tower of Hoth. The arts of magic came easily to you, but as your skill grew, so did your arrogance. A rivalry with another student at the tower spun out of control, culminating in a magical duel that left your rival dead and one of your teachers crippled. As punishment for your recklessness and disobedience, you were banished from Ulthuan until you had atoned for your crime. Cast out with nothing but a few magical tomes and the clothes on your back, you journeyed to the old world in search of adventure. At first, the news of the Chaos Invasion meant little to you. Your people had been fighting the Dark Gods and their armies for thousands of years. But then you learned that Teclis, Hoth's greatest living archmage, had come to the old world to offer his support to Magnus and the Empire. Believing your moment of redemption was at hand, you rushed north to join the Imperial Army. Magnus accepted your offer at once, glad for another mage to battle cruel sorcerers. As the day of battle dawned, you were determined to prove your worth or die in the attempt. By the time the battle was over, you were a hero. Magnus offered you a place in his retinue. A position of tremendous power and influence. Such trifles meant nothing to you. All that mattered was the opinion of Teclis, who could end your bitter exile with just a few words.
And so, you have chosen to travel to Nuln with the Imperial Army, determined to win the favor of the High Lawmaster at any cost. Damn. Warhammer. It is a night made for witchery and evil deeds, and across the city, guardsmen clutch their weapons tightly and count the hours until the dawn. Sleep is hard to come by on a night such as this. The air is tense, and memories of the battle at Kislev leave you restless and on edge. Suddenly, a peal of thunder shatters the stillness, followed by a howling wind that shakes the tower to its foundations. Foul magic curdles the air, and screams echo in the courtyard outside. The tower is under attack! There is sorcery in the air. I can feel it. I'd best get to the courtyard and see what's wrong. Okay, left click to move. That will be. Ungos! The tower is under attack. Enter the tower. But first, we'll search the perimeter. Osłudzy chaosu. Whoops. Czy ja mam jakiś unik? Aha, ja po prostu walę kulą ognia jak leci. Czy ja mogę stanąć w miejscu? To nie mogę. Wiecie, na zasadzie shift i stań w miejscu. Lewy przycisk jest dla mnie po prostu strzała ognista, to nic, że noszę miecz. If you're injured, use potion pressing A. Speak to the soldier. Thanks, Sigma, you're here. There's monsters everywhere. I can see that, you fool. Where is Magnus? Upstairs in the throne room. There's armor in a chest by the stairs. Take whatever you need. Ooh, a chest? A magical chest? Jak jest podświetli i przedmioty? Nie ma. Inventory. In the darkness dwells a prize. Left click to interact. Aha, okej, okay, na tej zasadzie. Cyk. Cyk. No dobra, ma to jakiś sens ten tego typu ekwipunek. I ona wtedy jest. Okej. Bless an item. Okej, okay, to jest na razie zablokowane. Nie spodziewaj się, że dostaniesz dostęp do wszystkiego od razu. Fall creature. Die. And be punished. Okej. Level. Skill. S. Equip a skill cost skill points. You earn skill points each time you level and get them back if you unequip a skill. Okej, okay, nice. Czyli w każdej chwili możemy jakby dodać sobie skille. Kiedy je odejmiemy, dostajemy z powrotem nasze punkty zdolności, które wykorzystaliśmy na danie sobie skill. Nice. Etheric Orb. Mastered and Superior. Zaraz, tylko teraz tak. To jest zerowy, rozumiem, poziom trudności i koszty w punktach. A, znaczy, poziom trudności i poziom postaci. Tak? Nie, to jest wymagany poziom, jaki potrzebujemy do opanowania tego. To są natomiast punkty. Okej, okay, to prawy przycisk to już od razu po prostu opanowałem, tak? No dobra. Wow.
Ciekawe cudactwo. Ten jak ciska kulami ognia. Okej, ale jest na zasadzie lewe regeneruje prawe, prawego używamy i tyle. Czyli atakami regenerujemy sobie energię, tą energię. Tak ja to zrozumiałem, patrzcie. Tak to działa. Okej, okay, use archetype ability allows you to control certain spells. Please right click and then control the projectile with the mouse while holding space. Łocie, panie! Ale dobre! Damage. Nice! As you reach the throne room, the air seethes with foul magics. A chaos sorceress stands before the throne, and Magnus, the savior of the Empire, is caught within her spell. Shouting a challenge, you prepared your counterspells. But the enemy struck first. By the time you regain your senses, the battle is over. The sorceress is gone, leaving you and Magnus for dead. The shouts of angry men fill the throne room, but these are not guardsmen. They are witch hunters, the Empire's feared inquisitors, led by none other than the infamous Heinrich Voss. You are under arrest for the murder of the Emperor Magnus, Voss declares. You try to tell him about the sorceress. But Voss refuses to listen. I see no sorceress here, he shouts. Only you and a room full of dead men. Confess your crimes, elf, Voss threatens. We will have the truth from you, one way or another. After a week in the dungeons, you'll tell me everything I want to know. But before the witch hunter could make good on his threat, a commanding voice filled the room. Stop this madness at once! This is the work of chaos, Teclis says. Sorcery of the darkest kind. Teclis examines Magnus in silence. He lives, thank the gods, the High Elf says at last. But he is in the grip of a powerful curse. It is only a matter of time before he succumbs. The fate of the Empire lies in our hands. We must find this sorceress and end the curse before it's too late. If Magnus dies, the Empire dies with him. There are dark and terrible forces at work in the city. If we are to find the sorceress and defeat her, we must confront the dark cult that has taken root in Nuln and expose its secret master. Command me, High Lore Master. I will show these humans the might of Azure. Your courage does you credit, young prince. But do not underestimate your foes. They are more treacherous than you can imagine. The attack on the tower came from the sewers that stretch beneath the city. So long as the enemy controls the tunnels surrounding the tower, our position here is vulnerable. Your first task is simple. Enter the tunnels and drive the cultists back from the tower. Kill everything in your path, but beware. There is no telling what foul things await you in the darkness. Okej, okay, jedna rzecz, która mi się teraz nasunęła, na którą na pewno nie jeden z was zwrócił uwagę. Moi kochani, w tym momencie gra po prostu ma działać i to, że ona gdzieś będzie wyglądać gorzej, nie ma jakichś tam dokładnych cieni, czy cel shadingu, czy jakichś innych takich rzeczy, pamiętajcie o tym, ona w momencie, kiedy jest w becie, jako pokaz dla innych ludzi, dla innych graczy, ma być w tym momencie tylko i wyłącznie działająca. Okay? Ma być stabilna, ma być działająca. Nie ma tutaj po prostu nakładek graficznych, podejrzewam, że dlatego nie dostaliśmy żadnych opcji graficznych takich do zmiany, tylko i wyłącznie dlatego, że ma to po prostu działać. Nie? Także inne opcje i jakby wygląd graficzny jeszcze się mocno, mocno zmieni. Na razie cieszmy się tym, co dostaliśmy w tej chwili. In the same right moment, when the darkness came, chaos dwells beneath the castle. Okej, stąd wylazłem ja.
Tu wlazłem, stąd wyszedłem teraz, idziemy do kolejnego miejsca. Main Quest, Expedition, Boss Rush. Nice. Boss Rush, podoba mi się. Wpadamy, lejemy twardego wszyscy w grupie i wychodzimy, nie? Każdy zbiera nagrody. To jest genialne, nie trzeba robić całego dungeonu, tylko po to, żeby zdobyć dobre nagrody. Expedition, zakładam, że to jest dungeon albo... No to jest raid, nie? To jest jakiś taki loch po prostu. Idziemy Main Quest. Main Quest. Okej, okay, zniszczyć da się wszystko. Primary skill to recover, please see. Więcej tabelek. Winds of magic manipulation. Archetype skill. Okej. Okay. Allows you to change the position of last spell cast. You energy regenerates automatically and passively. Dobra, pytanie. Okej, okay, czy samo się też ekwipuje wszystko? Okej, okay, to jest niewyekwipowane. To jest wyekwipowane. Okej, okay, jest napisane equipped. W ten sposób. W ten sposób. Okej, okay, okej. Okay. Czyli tak jest equipped. Już teraz to ja jestem mądrzejszy. Szafirowe buty maga. I chyba gold. Nice. Aj, straszna sieczka. Ja bym miał potki. Tam se radę, ja jakoś wystoję. Aj, jeszcze dodatkowo mogę strzelać. Ale jazda. Ale rzeź. You will fall before my might. Elven sword. Hahaha. Dobra, blinding light. No, to jest po prostu takie uderzenie. Było pod S, tak? Blinding light. Eksplozja, która odrzuca... O, i spowalnia przeciwników, dobra, nice. Nice, i teraz tak, inventory. Equipped. Equipped. Czy ja to mogę? A, po prostu prawym i wszystko działa. Dobra, super. A co mogę zrobić z takimi przedmiotami? Muszę pamiętać, że są w ekwipunku, nie mogę ich zniszczyć od razu. Wiesz? A, to też się samo naprowadza. O, aż mi szkoda tego całego chaosu. Repel yourself. Uuu, magiczny item. Oh, my precious. Critical damage, maximum health. Mnie nie trzeba dużo powtarzać. Awesome. Dobra, zaraz, czekajcie, dajcie mi mapę. Aha. Tak mam mapę. Tab.
Nie mogę tego włączyć. No dobra. No nic, to nic. Przejdźmy tutaj jeszcze w to jedno miejsce. Czy ja też dostaję na poziom coś oprócz tych skilli? Chyba nie. Journal, level 3. Wiecie, na zasadzie plus 1 do siły. A co to? A co to jest? Nie wiem co to, ale chcę to mieć. Chcę mieć tego dużo. Ja sobie nawet nie wyobrażam, jaki water będzie potężny w tych dłoniach. Szyneczka. Dużo magicznych przedmiotów. Bardzo dużo wręcz magicznych przedmiotów. Loot quality plus 83%. No i ja wygrałem już grę. Loot quality plus 89%. Wygrałem dwa razy tą grę. Jakieś porcięta. I to w zasadzie tyle, tak? Porcięta. Hot damn. Dobrze, nasza postać się różni. Wygląd się zmienia. Wygląd ten, który mamy tutaj, się zmienia. Jestem za. Na razie wszystko się podoba. Warhammer właśnie uczynił moje życie piękniejszym. O, to dobre, dobre. God damn. No dobra, ale mag ma kontrolować magię, tak? Nie ma walić losowo czarów, jak mi się tylko podoba. Repent yourself. In the sewers dwells darkness. Ten mroczny klimat, który jest z Warhammera, powiem wam, że został tutaj utrzymany na razie. To jest zwykła rzeźnia, sieczka jakich mało, ale na razie jest mroczny. Żadnych przekoloryzowanych śmieci. Na razie po tym, co widzę, następca Diablo 2 mógł nadejść właśnie. Tylko żeby to dopracowali. Wiele gier z Warhammera jest niedopracowanych. I to niedopracowanych bardzo, nawet bardziej. Także warto by było, żeby ta była dopracowana. Jeśli tak, to klimatycznie jest to następca Diablo. Zobaczcie, jakieś resztki chaosu, jakiś glut się ciągnie, jakiś... Och, nawet demony biegające i to jakieś mniejsze chochliki, jakieś trupy w kanałach. Roczna historia, świat okryty wojną, zniszczeniem, destrukcja, anihilacja. Taka sytuacja, hemoglobina. No, chyba dostałem jakiś, no może nie legendarny, ale jakiś epicki. Shift, by porównać. Właśnie ten loot quality mnie zastanawia bardzo. Dodatkowe życie to jest tam tak mi potrzebne jak... Okej, okay. Tiara na łeb. Szansa nakryta. No. Już. Nie zmęczcie się za bardzo. Dobra, tego to nawet nie podnoszę. Okej, tam jest wyjście, ale chcę zobaczyć, co jest jeszcze tutaj po lewej stronie. Także powiem wam, jeżeli zostanie to w takim klimacie i zostanie to dopracowane, mi w sumie brakuje
niewiele, grafiki postaci, w ogóle graficznie mogłoby to lepiej troszkę wyglądać, bo... No bo nie jest najlepiej, nie jest najlepiej. Nie mogę też sobie podświetlić tego, co leży na ziemi, chyba że mogę, ale nie wiem jak. Czekajcie, ja przelecę wszystkie klawisze. No dobra, wcisnąłem podkę. Dobra, nie ma tego pod żadnym, więc podświetlenie nie wchodzi w ogóle w grę. Counter attack damage. Bierę. I tak naprawdę padałoby wszystko podnieść, chyba żeby zobaczyć, co tu jest. Albo i nie. A jak mogę wyrzucić ekwipunek? Jest jakaś szansa? A, no po prostu wyrzucam ekwipunek. Jak już to będę zbierał coś, co rzeczywiście ma jakiś sens zbierania, bo może będzie coś warte później u sklepikarza. To zabieram ze sobą, to zabieram ze sobą, cała reszta jest na śmietnik. Jeszcze jak się przeciwnicy by odradzali, to już całkiem bym padł na ryj. Także, no moi kochani, akurat pod tym względem klimat trzyma bardzo. Światło, cień. Wszystko jest fajnie, nie? Tylko troszeczkę to dopracować graficznie, ja nie mam nic przeciwko, będę to grał, będę to pół. Samym klimatem, który występuje już tutaj w samej tej grze, jest no dosyć mrocznie. Więc tu mnie wygrała, tu mnie zdobyła. Ekranów wczytywania praktycznie nie istnieją. Nie mam nic przeciwko. Oznaczenia są proste, klarowne. I have scattered the vermin from the tunnels, High Lord Master, and driven them deeper into the sewers. The tower is safe, but I sense our enemies gathering in even greater numbers deep within the earth. I do not doubt it. The servants of Nurgle flourish in darkness and filth. Our battle against the cult has only just begun. You handled the situation well, young prince. Return to me when you are ready for your next task. Quest rewards, okej. Okay. Eksperienca sobie dostałem, golda sobie dostałem. Może item jakiś? There is grim news from the tower. Voss has learned that a large group of Magnus's guardsmen have gone missing. He believes they might have pursued the cultists into the sewers during the attack. No doubt they have lost their way in the maze of tunnels. Blind, stumbling fools. Someone needs to find them and try to get them out. If the cultists haven't trapped them yet, it's only a matter of time. Okej. Odnajdź tegoż, który przetrwał. Main quest. No i mi się podoba. Lokacja jest prosta. Cały czas mam jedno wyjście. To mnie przenosi do różnych lochów. Co ma mi to przeszkadzać? Piękna rzecz. Tamto to jest twarde. Chyba że przeciwnicy mają różne odporności. Zjednoczone chochliki. No tak, jeszcze biegnijcie za mną. You will die like your masters. In pain and shadows. Dajcie mi łotra. Okej. Okay. Coś znalazłem. W zasadzie... Co to jest? Fragment. Dobra. Magiczne buty. Loot quality. O właśnie, o to mi chodzi, żeby... mieć jak najwięcej. Czy ja już mam takie buty? To jest equipped. No dobra, to się nie wyświetla prawidłowo. Ale nie będę narzekał. Trudno. To jest... To dlaczego mam to oznaczone jako...
przystaje tamto, które ma loot quality na sobie. Zastanawiam się, nie ma tu sklepikarza? Bo szybciej trafia jakąś legendę. O. Kurde, aha. Breath of fire. Nice. Okej, okay, wygląda świetnie. No, thank you. Zakładam, że tych opcji kustomizacji postaci będzie więcej. Na zasadzie, tak jak widzieliście, mieliśmy tą magę. Nasz mag ma teraz jakąś obraną ścieżkę. Jakąś konkretną ścieżkę, nie? Która sprawia, że regeneruje. Jak to było? Że o, właśnie o to. Winds of Magic Manipulation. Regeneruje energię pasywnie i dodatkowo może zmieniać pozycję zaklęć, nie? Ostatnio rzuconych. Więc podejrzewam, że tak samo będzie w przypadku. Jakichś tam innych zdolności, czy szkół, czy no kustomizacji, bo to chyba raczej jest bardziej dostosowanie. Mam nadzieję też, że oprócz tego drzewka umiejętności, które mamy no, teraz jakby dostępne, będzie coś więcej. Czyli zaraz, nie tego drzewka, tego drzewka, skills. Chociaż tego i tak nie jest mało. God skills, passive skills, pasywne zdolności. Collector's Guild, o matko kochana, pasywne boskie zdolności. No dobra, ale dużo pasywek, mi się to podoba. Wiecie, że ja lubię pasywki. Ale oprócz tego coś jeszcze. Motyw jest trochę jak w Diablo, gdzie możemy sobie każdą umiejętność gdzieś tam przestawić w inne miejsce, więc tak naprawdę naszym autoatakiem będzie mogło być w przyszłości cokolwiek. Zbudujemy ognistego maga, będziemy cisnąć ogniem. Zbudujemy maga, którego specjalna zdolność nic nie będzie kosztować, będziemy cisnąć tą specjalną zdolnością. Zależnie od ekwipunku prawdopodobnie. Ciekawe, czy tu są już jakieś legendy dodane. Żeby już coś można było czesać w ten sposób. Zapomnijcie, robaczki. O przeżyciu. None shall survive from my might. Tremble before my wrath. O, oh, come on. Warhammerze zawsze coś takiego mi się włącza. Uwielbiam Warhammera. W każdej książce, nie wiem, komiksie, filmie, grze, w Warhammerze czuć jest ten mroczny, taki ciężki, gotycki klimat, który miało Diablo 1, Diablo 2 miało, Diablo 3 nie miało. Diablo 3 to jest Torchlight, ale nie liczmy na za wiele, bo pamiętajcie, że to już jest Activision Blizzard, a nie Blizzard. Blizzard został tak naprawdę zwolniony. Także tego im nigdy nie wybaczę. Activision, jesteś dla mnie gorszy niż ja. Repent yourself! Ej, umówmy się, nawet ten. No, ta wersja Warhammera, ta 40 tysięcy, która też jest hack and slashem, jakby nie patrzeć, też ma coś w sobie. Tylko z jakiegoś dziwnego powodu jakoś strasznie słabo mi to działało. Poza tym, no, zaczęło mnie nudzić już w którymś momencie. Ja zapomnę. Dobra, słyszę jakieś pocharkiwanie. Please die.
Nieźle mnie sieknął. Nieźle mnie sieknął, ale to nie zmienia faktu, że nic mi po prostu nie dropnęło takiego, żebym chciał to mieć założone na sobie. Pragnę też zauważyć, moi drodzy, że mamy pewną wagę, którą możemy nosić ze sobą. To nie jest tak, że możemy wszystko nosić. I że w ekwipunku mamy 500 różnych buildów, tylko czekają na zmienienie, nie wiem, pancerza czy broni. Ups. Coś wziąłem. Coś, co nie chciałem. Może powinienem zwiedzić do końca jeszcze te lochy. Bo tam gdzieś zboczyłem jeszcze ze ścieżki, no ale już trudno. Tu jest całkiem zejście do kanałów. A, tędy. Już przeszło wam. Damned cultist. Lured us into a trap. Tried to fight, but too many of them. Save your breath, human. I'm here to take you back to the tower. They took them. Anyone still able to walk? Dragged them, screaming, into the darkness. Widzicie, nawet opisy, które tworzą twórcy tej gry, czy jakiekolwiek praktycznie gry w Warhammerze, nie? Na zasadzie, że zabrali ich mrok krzyczących. I to mówi wam żołnierz, który raczej, jak go tam zostawiliście, nie przeżyje. To nie jest tak, że on jest jakimś super bohaterem i się teleportuje do miasta. Nie, on się nie teleportuje, on tam po prostu zginie, umrze, zdechnie. Warto sobie skrzynki sprawdzić. Nawet dla samego Gwolda. Okej. Okay. Ciekawe, ile jeszcze postaci mamy dostępnych oprócz maga. Bo Łotr już wiem, że nie jest dostępny. By my mage hand. I found the lost soldiers, High Lore Master, but it was too late. They had blundered into an ambush, and most had been killed. The cultists took the rest. The men were alive when they were taken? So I was told. What will the cult do with the prisoners? Not prisoner. Sacrifices. Offerings to the Lord of Pestilence in exchange for more power. We must do everything we can to prevent this. Go, and make whatever preparations you require. Then return to me as soon as you are ready. Okay. Gwold. Collector's Guild unlocked. Czym jest Collector's Guild? Visit the Collector. Sam już się właśnie dowiem zaraz. Nowy feature. Donation. Donate items to the Collector's Guild to increase your reputation and earn rewards each level. Okej, okay, ale te są equipped. Ale tych się mogę pozbyć, tak? Rozumiem. Trade non-rare items. Czyli możemy zbierać z nim wszystko. Yes. To jeszcze mi trochę brakuje. No okej, 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 nie ma problemu. Czyli zbieramy cały śmietnik i wrzucamy go tutaj. Ciekawe, jak to wygląda z, nie wiem, teleportowaniem się z powrotem do miasta, czy coś w tym stylu. Wow! Takie 3D zagranie? In the chapel.
There is no time to waste. Even as we speak, the cultists could be preparing to sacrifice their captives. We cannot let them succeed. Consider it done, High Lord Master. You may count on me. The enemy will do everything in their power to keep you from reaching the captives in time. Choose your battles wisely, young prince, and make haste. Okay. Choose your battles wisely. How strong the force within you is. Teraz znowu tutaj jest znaczek. Okej, okay, ale na dole. Wiem, widziałem, świeciło się. To znaczenie mogło być troszkę lepsze. Main quest. As you dwell into darkness, there's enemies. Save prisoner. Mam mało czasu na to. To nie jest tak, że ja się tam będę bawił ile chcę. Okej, pasywny skill będę miał teraz dostępny. Masz, gądź się. You saved my life. Okej, jednego mam na 7. Dobra, akurat was to mogę tak pocisnąć grupowo. Dobra, to sobie pozbieraj. Później to wyekwipuję. Nie, zapomnij. Agro. Czekam ci, chujeczka. Tak będzie szybciej chyba. Muszę się jeszcze przyzwyczaić do tego trochę sterowania, bo nie dość, że mogę to wypuścić, to jeszcze mogę lewym atakować normalnie. Także za tym idzie jakiś pomysł. Inventory. Chcę zobaczyć, czy mam tu jakieś... Equipped? More damage, please. Teraz nie idziemy w quality of items. To jest equipped. Okej? Okay. Quality of items to ja sobie zwiększę poprzez wszystko inne. Dobra. Jakąś pasywkę dostałem. Energy regeneration is increased while static. Aha, okej. Okay. Póki stoję. Już się wdepnąłem w jakąś pułapkę, nie pułapkę. Dobra, powoli to ogarniam. Okej. Leczonko. Okej.
Wcale ich nie mogę znaleźć, to jest najgorsze. Dobra, tu są fragmenty, nie fragmenty. Dobra, rozumiem, że wcale nie muszę z nimi walczyć tak naprawdę. You saved my... Dobra, dobra. Saved my life. Dodatkowe do obrażenia popieram. Maksymalne punkty życia. Troszkę mniej obrażeń może być. Tutaj jakieś obrażenia większe. Maksymalne życie armor. Dobra, tak musi być. Ale jeszcze jedna rzecz. Czy ja mogę sobie to... Arcane Hail... przerzucić tu. Jako lewy atak. Fajny, też obszarowe, bardziej targetowalny. Chyba większy sens. Gdy wiecie, co jest najgorsze, ja tam zostawiłem parę wejść. Że będziemy lecieć na pałę. No bo sisko. Tu jeszcze tak. Czekaj. Dobra, tak wiem, wiem. I saved your life. Trzeba strasznie dużo klawiszy ogarniać, nie powiem. Loot quality, spoko. Armor, spoko. Cooldown reduction. Do czego? Na razie nie potrzebuję. Coś jeszcze? Jakiś damage? Damage, ale co? Critical damage, dodatkowy... Okej, okej. Krytyczne obrażenia wyższe. A to jest dopiero prędkość ataku. No weźcie, dajcie mi odejść. Jeszcze jeden został gdzieś. I mam na niego 5 minut. No dobrze, moi drodzy, to czy ostatniego uda mi się ocalić, dowiecie się już w następnym odcinku. Do zobaczenia.